Czołem ludziska, witam was serdecznie w kolejnym naszym godotowym vlogu. No, trochę czasu zajęło, żeby tutaj skusić się, żeby w końcu znaleźć chwilę, żeby pocisnąć dla was materiał. I muszę powiedzieć, że jestem pewny, że tutaj jeszcze będą wysypywać jakieś rzeczy, błędy, bo to nie jest tak, że ja, wiecie, tutaj nie robię żadnej takiej wersji, która musi w pełni działać. Co chwilę jest tutaj... Wszystkie systemy są rozgrzebane, więc niektóre rzeczy będą działać, niektóre nie będą, ale uważam, że tyle małych rzeczy się tutaj już nazbierało, że dobrze byłoby sobie moją tutaj listę to-dosów wyczyścić, zaprezentować wam, jak to wszystko wygląda na chwilę obecną i zobaczymy, co dalej, tak? Żeby móc jakoś bardziej potem skupiać się na reszcie rzeczy, więc słuchajcie, zapraszam was serdecznie, a dużo będzie dzisiaj rzeczy, więc mam nadzieję, że zamknę to w godzinę. Wy już widzicie, czy mi się to udało. Więc jedźmy do rzeczy, słuchajcie. No, widzicie na razie tu po prostu jakąś scenkę właśnie tego naszego łąki, gdzie tu już widać pierwsze próby shaderowania. Więc o shaderach troszkę dzisiaj też powiem. A tak ogólnie wygląda scena, dopóki nie zostanie ułożona. Może wam zdradzę na przykład, jaki jest mój pomysł i jak sobie zaprojektowałem. To może być temat dzisiejszego odcinka główny, jak sobie projektuję lokację, tak? O wszystko tutaj robię ręcznie, uważam, że będzie szybciej niż robienie tego w bardzo uniwersalny sposób. W końcu ma być to de facto prosty survival, ale również, żeby był prosty do projektowania, a się okazuje, że on naprawdę z każdym krokiem okazuje się coraz bardziej rozbudowany i można go naprawdę rozbudować, jak patrzę na możliwości, naprawdę przepotężnie. Ale do rzeczy. Zacznijmy od tego, że oczywiście tutaj nasze godotowe brainstormowanie ruszyło. Wysłałem maile do osób. No bo ja tak myślę, że w pierwszym tygodniu po emisji poprzedniego vloga, więc kilka osób do nas dołączyło, znaczy w ogóle rozpoczęło działanie i życie naszego tutaj Discorda brainstormowego. Dużo fajnych rzeczy już udało się poustalać, również dużo chorych rzeczy, co wpłynęło trochę na moje pojęcie fabuły i kierunku, w który będę chciał pójść. O fabule też myślę, że pogadamy. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno a propos tego. Oczywiście dalej można dołączać, jeżeli ktoś z was obejrzał dopiero teraz jakiś pierwszy raz tego vloga, pierwszy raz usłyszał, to myślę, że ta sama ankieta będzie do wypełnienia cały czas tutaj pod filmem. Myślę, że w każdym filmie będę ją na razie wrzucał, bo może będę robił jakąś drugą transzę, może będę jeszcze raz sprawdzał i poprzednie wpisy, bo mam tam kilka oznaczonych jako rezerwowe, w razie czego, żeby też nie przesadzić z liczbą osób. No ale w każdym razie fajnie, bo to działa i rzeczywiście ten brainstorming tam wewnętrzny funkcjonuje. Teraz mogę przedstawić wam i oczywiście oczekuję waszego feedbacku również, bo to nie jest tak, że teraz tylko tamte kilka osób ma głos. Wszyscy macie głos oczywiście i wszyscy możecie się wypowiedzieć. I to jest mój drugi temat, który chcę poruszyć. Kurczę, kobitki. Kobitki, graczki, dziewczyny, dziewczęta. Co jest z wami? Jak widzę komentarze, 99% jest komentarzy od mężczyzn, od chłopów. W całej ankiecie zaledwie 2 bądź 3 dziewczyny w ogóle wpisały się, że chciałyby uczestniczyć. Mi się wydawało, wiadomo, no może programowanie jest bardziej męskim zajęciem, ale wydawało mi się, że ogólnie koncepcja projektowania gier, szczególnie może właśnie od kierunku graficznego, powinna interesować również i was, kobitki. Więc bez względu na to, czy chcecie wypełniać ankietę, czy nie chcecie, jeżeli oglądacie, dajcie znaka, tak? Dajcie znaka, że żyjecie, jesteście tam gdzieś w tle, bo mnie to fascynuje, że jest tak bardzo mało aktywności kobiet, dziewczyn w devlogach. Jestem ciekawy rzeczywiście, czy to... Muszę to jeszcze sprawdzić w statystykach, czy to się odbija na statystyki, że po prostu nie oglądają, czy siedzą cicho, bo lubią sobie popatrzeć, posłuchać, ale nie mają nic do powiedzenia. A w sumie naprawdę, czasami jak rzucicie nawet ten sam pomysł po raz czwarty, bo ktoś inny rzucił to samo, to dla mnie to jest po prostu na przykład potwierdzenie, że ten koncept jest dobry. Tu nie ma złych komentarzy. Nawet każdy głos krytyczny czy pochwalający to jest zawsze kolejny krok, żebym ja wiedział, czy w dobrym kierunku jakaś koncepcja idzie. Więc zachęcam serdecznie. Jeśli chodzi jeszcze o takie teoretyczne rzeczy, to chciałem wam powiedzieć o tak zwanym głównym selling pointie, to się tak ładnie nazywa, czyli czym będę chciał, żeby ta gra odróżniała się od innych i czym będę chciał, żeby ją sprzedać wam albo sprzedać graczom. Przede wszystkim wydaje mi się, że wykształciła się tutaj w mojej głowie takie motto: nic nie jest takie, jakim się wydaje. Ja nie wiem, czy ja to o tym mówiłem wcześniej, czy nie, ale na przykładzie na przykład grzyba, którego możemy zobaczyć chociażby w tym lesie, tak, to mamy dwa grzyby. Jeden ewidentnie wygląda na jadalny, drugi ewidentnie wygląda na niejadalny, prawda? Prawdopodobnie ich wygląd jeszcze może będzie modyfikowalny bądź nie. Niemniej docelowo pomysł jest taki, żeby zaskakiwać gracza czymś, co się on może spodziewać, a się okaże czymś innym.
Co to oznacza? Że na przykład właśnie ten oto będzie jadalny, a ten będzie trujący. W sensie, że nie spodziewaj się, że wiesz, jak grać w survival, albo nie spodziewaj się, że w tym świecie, który tutaj wykreuję, wszystko będzie tak, jak ci się wydaje. Musisz na własnej skórze sprawdzić, do czego służy dana rzecz. Na przykład myślę o jadalnych drzewach, myślę o tym, żeby właśnie grzyby niekoniecznie sugestywnie sugerowały, co jest prawdą, co jest fałszem, w sensie, czy coś truje, czy coś nie truje. A to wszystko chciałbym właśnie ubrać w taką fabułę, bo jakby szkic fabuły już jest, tak, ogólny. Tutaj już właśnie brainstormowcy moi Discordowi już zapoznali się z głównymi koncepcjami. I ja wam nie chcę na razie za dużo zdradzać, bo właśnie fabuła jest czymś, co chciałbym właśnie przede wszystkim dyskutować w małym gronie, ale główne koncepcje chcę wam powiedzieć, żebyście też powiedzieli, jak wy to widzicie. Więc po pierwsze, rzeczywiście nic nie jest tak, jak się wydaje, czyli świat ma zaskakiwać. Że no, może się na przykład okazać, że pierwsza ruda, jaką będziecie wydobywać, wcale nie sugeruje bycia rudą, tylko może być na przykład blondynką. Nie, to słaby dowcip. Ale w sensie chodzi o to, że już mam tu pomysł na pewien region. To będzie pierwszy region poza takim podstawowym, który ma właśnie wyglądać jak ten, czyli takie łąki, lasy. Klasycznie, tak, żeby zacząć klasycznie, a potem coraz bardziej wykręcać umysły, bardziej zaskakiwać tym, co może się tu znaleźć, więc drugi region, z którego będziemy pobierać pierwszą rudę, już będzie nietypowy. Już mam mnóstwo pomysłów, jak wbijacie czasami na live, to pewnie słyszycie, jak o tym opowiadam, więc też chciałbym zaskoczyć i zrobić z tego coś ciekawego, żeby był bardzo nietypowy surowiec do tworzenia lepszych narzędzi, a potem jeszcze lepszych narzędzi. Prawdopodobnie wszystko będzie miało ze 3 tiery, żeby nie przesadzać, czyli takie podstawowe z patyków, tier pierwszy, tier drugi, tier trzeci, no to już jakaś podstawowa ruda, no i jakaś super ruda. Nie ma co tutaj za bardzo, myślę, w tej mimo wszystko małej grze kombinować. Natomiast jeśli chodzi o samą fabułę, to przede wszystkim ostatnie tygodnie pokazały, że ja jednak dobrze czuję się w humorystycznym gatunku, czyli no tak jak tutaj widzieliście nieraz, jak łączyłem tych przeciwników, tak, że tutaj powstał jakieś połączenie świni z jeżozwierzem, tak, jeżozwieprz, jak to ładnie tutaj żeście podkręcili jeszcze tę nazwę, i tak dalej, tak, to są połączenia, nie wiem, czy widzieliście już śmietnika, bo ja już naprawdę, to już któraś jest wersja instancji, ja nawet nie wiem, czy rzeczywiście już pokazywałem śmietnika, ale jeśli nie, to pokażę wam, jak on wygląda tutaj, na takiej bazowej grafice podstawowej. A tak wygląda śmietlik. To jest świetlik połączony z ćmą. No rozumiecie, że ćma leci do światła, a tu mamy świetlika, który jest ćmą jednocześnie, więc mamy coś, co sobie niby przeczy. Jednocześnie jest mobem, który daje nam silk. Tutaj macie gniazda, tak, tych przeciwników. Może pokażę go potem w praniu i jak zauważycie, również na jego skrzydłach jest pewien ciekawy easter egg. Wiadomo, że tutaj będę chciał, to nawet sama i graficzka podrzuca całkiem fajne pomysły czasami, żeby właśnie wrzucać w tę grę więcej takich easter eggów, nawiązań do innych gier. Klasycznie, jak w Abstractonie też tak robiłem. I chciałbym się tego trzymać, żeby było dużo takich fajnych nawiązań, delikatnych. Więc no, taka koncepcja, tak? Właśnie takiego szokowania, szokowania, delikatnego szokowania. Bardziej nie szokowania, tylko zaskakiwania czymś nietypowym, nieprzewidywalnym, żeby gracz musiał się z tym oswoić. Żeby nie myślał sobie, że no dobra, tu patyk, kamyk jest normalny, a nagle je grzyba i nagle czemu się zatruł tym grzybem. Więc to, no i element humorystyczny, no i też myślę, że sam ten świat będzie jakąś taką sferą, obcą sferą, tak? Klimat ogólnie dark fantasy, myślę, że takie ten kierunek, więc mamy tu alchemików, mamy tu jakichś asasynów i tak dalej. Chciałbym, żeby bohaterowie, każdy miał swoją własną wyspę, tak? To jest mój cel, że to nie będzie taki survival, że wybierasz sobie postać jak w Don't Starve i wszystko grasz tak samo i ci się to łączy z klocków, nie. Ręcznie przygotowana mapa, z pewną oczywiście randomizacją, mniejszą bądź większą. Same te lokacje, jak sami widzicie, one się randomizują. Jak kod wylosuje nam 3 drzewa z tych 5, to tylko 3 drzewa się pojawią. Pojawia się tylko jeden kokon, ale mamy 3 miejsca, i 3 wyglądy tego kokonu, który może się pojawić, i tak dalej. Więc randomizacja jest dość duża, mimo wszystko, ale mapa będzie przygotowana ręcznie. Połączenia między... Do mapy zaraz będę też przechodził, będę wam pokazywał, jak ta mapa faktycznie wygląda na tym głównym świecie, bo na razie są po prostu nody, tak zwane tutaj węzły i można pomiędzy nimi chodzić. To też jest wszystko ustawione ręcznie, no i w sumie będzie ręcznie, tak? Będziemy tu podróżować sobie po tym świecie, będziemy odkrywać przejścia do kolejnych regionów, mniejszych bądź większych, będą połączenia pomiędzy, to zaraz zobaczycie, ale zmierzam do tego, że każda postać, a docelowo myślę na razie o 3, i może będą miały jeszcze te postacie jakieś modyfikatory, oczywiście każda będzie miała też swoją historię,
Będą to postacie, które będą jakby miały swoją własną mapę, swój własny świat, swoje własne wyzwania. Czyli jeżeli mamy podstawowego zioma na początek, żeby się wtrybić w grę, no to on po prostu jest, powiedzmy, no takim uśrednionym typkiem, a jednocześnie chciałbym to jeszcze warto powiedzieć, że ten ktoś, kto tutaj ląduje, to na razie mam taki codename tej gry, czyli Island of Atonement, czyli jakby Wyspa Pokuty, to jakby tu będą zbiry trafiać, nie? To będą takie rzezimieszki, niemiłe typki, ale nie tylko. Ale to też nie tylko. W sumie dwie koncepcje są. Jeszcze muszę się na jakąś zgodzić, ale ogólnie zamysłem było, żeby tu mieć jakieś zbiry. I na przykład mamy zbira, który na przykład właśnie z rzezimieszkiem, więc jego pokutą będzie na przykład pacyfizm, nie? Żeby w ogóle nie ma czegoś takiego jak używanie broni. Inny rzezimieszek może mieć tak, że będzie miał bardzo ciężko, bo jego pokutą będzie musiał być naprawdę ostry survival, że będzie pełno tych potworów różnych, będzie w takim miejscu wyląduje, że tam non-stop będą jakieś potwory, więc będzie musiał się przystosować do tego, prawda? Inna osoba może na przykład być alchemiczką, bo mam pomysł na jakąś alchemiczkę czy wiedźmę. No i ona będzie bawić się alchemią, będzie się parać magią też jakąś, ale taką bardziej wyciąganą z roślin, z różnych pewnie, kurczę, nawet i stworów, będzie miała swój kocioł, więc też myślę o tym, żeby urozmaicać tę grę właśnie bohaterami, ale też, żeby tym bohaterom na przykład właśnie gracz mógł wybrać jakiś background story, który albo będzie łatwiejszy, albo będzie trudniejszy. Czy mamy jakieś konkretne zasady, że jeden na przykład będzie jakiś gruby koleś, powiedzmy, nie wiem, czy gość, który po prostu będzie miał duże potrzeby jedzenia i dodatkowo będzie miał wyzwanie, że będzie musiał zebrać też jedzenie dla oddać, znaczy, prawda, jakiś ołtarz i musiałby poświęcić tam jeszcze więcej jedzenia. Więc jeden, że on będzie potrzebował więcej jedzenia, będzie jeszcze trzeba tego jedzenia więcej wyprodukować, więc będzie wyzwanie survivalowe, które będzie polegało na innych rzeczach przy każdej postaci. I myślę, że to fajnie powinno urozmaicić grę i dodatkowo można by też różne modyfikatory tym postaciom dawać. I za każdym razem, kiedy tą postacią przejdziecie główną część gry, czyli wypełnicie swoją główną pokutę, dostaniecie się, powiedzmy, do serca tej wyspy, tak? Coś tam się stanie, żeby nie zdradzać za dużo, to możecie na przykład spróbować jeszcze raz tą samą postacią albo inną postacią, ale właśnie z innym na przykład backstory i to już będzie powodowało, że będziemy jeszcze więcej będę uchylał rąbku tajemnicy, jeśli chodzi o całą główną fabułę. Czyli powiedzmy, to ostatnio w Cobalt Core widziałem, że mamy na przykład trzy bohaterów, ale każdy z tych bohaterów ma do wyboru różne tła historyczne, tak? Czy po prostu wybór perków, czy w ogóle jakiś taki zestaw perków. I to będzie zmieniało rozgrywkę. Czyli nie będziemy grali to samo, ale jednak nie to samo, bo na co innego będziemy musieli postawić, nie? No i trzy postacie przynajmniej, żeby też urozmaicić inne światy, znaczy właśnie nie inne światy, bo to ten sam świat, ta sama wyspa, być może inne miejsce na tej wyspie, bądź po prostu wyspa będzie się zmieniała pod kątem bohatera, ale docelowo zamysł jest taki, żeby miały inne wyzwania. Tak, jeden stawia bardziej na alchemię, czyli mniej walczy, drugi bardzo dużo walczy, trzeci bardziej skupia się na krafcie, takie rzeczy. Tutaj dużo jest takich możliwości, że można by te ścieżki fajnie rozróżnić, a w przyszłości jakieś update'y i może kolejne postacie i kolejne mapki byłyby ciekawe do dorzucenia, gdyby się to ogólnie spodobało. Więc taki jest ogólnie zamysł fabularny. Widzicie, że bardzo delikatny zarys, ale ja mam tu jakiś pomysł, dlaczego oni są tu wrzucani, te osoby, dlaczego pojawiają się w tym miejscu, dlaczego próbują dążyć do... Kto ich tu wysłał, dlaczego próbują dążyć do tego serca wyspy i tak dalej, i tak dalej. Więc to taka kwestia fabularna. Więc możemy teraz przejść do tak zwanej, ja to nazwałem sobie analizy paneli, analizy poszczególnych miejsc, bo one się trochę tutaj pozmieniały. Znaczy, ja naprawdę mówię wam szczerze, że nie pamiętam już za bardzo, jak bardzo się te rzeczy tu zmieniły, ale myślę, że to jest takim ciekawa zmiana. Mamy już animację chodzenia, tak? Czy jak sobie pójdziemy gdzieś, tu też widzicie mapa, też uległa zmianie, idziemy sobie gdzieś, tu pojawiają się od razu sąsiedzi tak zwani, tak? I można sobie chodzić do różnych miejsc i odkrywamy kolejnych sąsiadów, jak dojdziemy. Na razie to jest w dość prosty sposób zaprojektowane. Na razie po prostu, żeby zobaczyć, czy jest wychwytywanie, czy ładnie się łączą linie. W bardzo prosty sposób, to jest takie rysowanie kodem linii po prostu łączących sąsiadów, żeby stworzyć z tego siatkę różnych lokacji. Tak, tam jakieś regiony, bo one będą się zmieniać, tak, tu będzie wszystko jakieś malutkie ikonki związane, wiecie, z jakim charakterystyką danego miejsca na mapie i tak dalej. Delikatnie może randomizowane, ale nie za bardzo, bardziej, że siatka będzie bardzo podobna, ale mogą inne miejsca tutaj, prawda, być osadzone, że na przykład zamiast tu dwóch łąk obok siebie i tutaj lasu, może tu być na przykład
Łąka, a las gdzieś tu obok. Wiadomo, że postacie też będą w razie czego chodzić wolniej niż tak, jak tutaj widać, bo tutaj dość szybko popyla po tym świecie. Troszkę wolniej będzie. Tu chyba powinno zadziałać niebawem coś nowego. O właśnie, to jest taka nowość, czyli że mogą być wydarzenia. Też uprościłem to maksymalnie, że po prostu gdzieś wtedy zatrzymujemy się w połowie i wiemy, że jest event albo nie ma eventu. Tak? Jest wydarzenie albo nie ma wydarzenia po drodze. To mogą być różne wydarzenia, jest szansa na to wydarzenie, że albo jakiś potwór wyskoczy, czy właśnie jakieś wydarzenie typu coś, będzie trzeba sobie tu porozmawiać z kimś o czymś, albo po prostu, nie wiem, natrafimy na jakiś obiekt. No wiecie, tak to bywa w takiej grze, że losowe wydarzenia są, które będą oczywiście opisane tekstowo. Więc taki jest pomysł. Tu pewnie widzicie też dużo nowych narzędzi, do nich zaraz przejdziemy. Na razie tu staram się opowiedzieć trochę o lokacjach i o mapie. Więc mamy mapkę i no tutaj na pewno zastanawiam się, i to też możecie podjąć dyskusję ze mną właśnie, zastanawiam się, jak zrobić, żeby to nie było tak banalne. W sensie, no to jest tylko chodzenie i odkrywanie. Nic tutaj nie ma żadnego, wiecie, nie potrzeba czasu, żeby coś odkrywać. Docelowo oczywiście będą tak zwane od razu widoczne przeszkadzajki typu tutaj sobie śpi wielki potwór i nie przejdziemy dalej. Tutaj mamy zniszczony most, nie przejdziemy dalej, więc są naturalne blokady, które od razu będzie widać, jak gdzieś dojdziemy, tak? Ale oczywiście w centrum będzie zwykle siedział... Tak, mam zatrzymane. Zwykle w centrum będzie siedział obóz i wokół obozu będzie się wszystko tutaj toczyć. Ale rozumiecie, chodzi o koncepcję, że może niekoniecznie wszystkie te rzeczy powinny się od razu odkrywać. Może powinien być jakiś system odkrywania nowych lokacji. Może tylko niektóre powinny się pojawiać, a inne będą wymagały na przykład podejścia. Mam znak zapytania, nie wiem, wejdziemy. I będzie trzeba na przykład poświęcić trochę czasu, żeby w ogóle rozejrzeć się po okolicy. Żeby nie było tak łatwo, żeby to nie było tak szybko, żeby to nie wchodziło nagle. Jakie macie pomysły na to, żeby taka eksploracja była ciekawsza? Pamiętam z poprzednich komentarzy, mówiliście coś o jakichś punktach widokowych, że gdzieś można znaleźć punkt widokowy, wtedy poświęcić czas na rozglądanie się i nagle pokazują się na przykład jakieś nody, jakieś węzły. Może to jest całkiem niegłupi pomysł. Na pewno zwróciliście uwagę, skoro już mapka w sumie głównie obgadana, zwróciliście uwagę, że zaproponowałem już jakiś wygląd tych tutaj liczb, wartości naszych statystyk. Te oczywiście na biało to są tylko moje testowe, żebym wiedział, co się dzieje. No i właśnie te białe są, znaczy innymi słowy, to co widzicie tutaj, zjemy sobie specjalnie jeszcze o tego kolegę i zatrzymamy. Jak widzicie, to te białe spadki, to są spadki, to jest minus 0,2 na sekundę, innymi słowy, gdybyście chcieli wiedzieć, jak to czytać. To jest spadek statystyki. No i oczywiście to jest animacja. Bardzo prosta na razie animacja strzałeczki, która pokazuje, czy dana statystyka spada, czy się jednak podnosi. Zastanowicie się, dlaczego ta spada jest zielona? No bo to jest efekt negatywny, tak? Efekt negatywny, czyli choroba, jeżeli spada, to dobrze, nie? A jeżeli tutaj pragnienie spada, no to źle, prawda? Więc mamy tutaj teraz oznaczenie taką strzałką. Pytanie do was, czy taka forma, bo tu pomysłów było mnóstwo i jednocześnie problemów było sporo, jak umieścić tę strzałkę i jak graficznie pokazać spadek statystyki, żeby strzałka niczego kluczowego nie zasłaniała ani liczby, ani nie zasłaniała, wiecie, ikonki, a też żeby nie było tak, że jak ją wsadzę tę ikonkę tutaj na ten pasek, nagle ten pasek będzie mega szeroki i będzie pusty. Trzeba będzie go symetrycznie ułożyć, bo przestawienie liczby obok też nie wyglądało mi za bardzo dobrze, więc tu są dużo takich właśnie zastanowień, jak to ma wyglądać. A tutaj, jak widzicie, jest przycisk do, na razie cały czas do budowania różnych budynków. To na razie budowanie wygląda tak samo, chyba nowym przedmiotem, nowym budynkiem tutaj oprócz tej garbarni, która będzie przerabiać skóry na, znaczy skóry zwierzęce, na po prostu na skóry, jest łapacz deszczówki. No, może będę pokazywał, jak on działa, ale ogólnie działa tak, że na razie jak zacznie padać deszcz, to po prostu tu się zbiera deszcz. I co jakiś czas, chyba co 10 sekund, po prostu pojawia nam się w ekwipunku na razie ładunek wody. Jest uproszczone na razie zbieranie wody, bez żadnych tam kombinacji typu bukłaki, butelki, czy surowce, czy miski, które muszą tę wodę zebrać. Na razie. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię, bo chciałbym, żeby mimo wszystko tutaj były dość proste surowce, które można zapisać w postaci nazwa, ilość, w sumie liczba, tak? Wtedy mogę to zapisać w bardzo prosty sposób w tak zwanym JSONie, nie? Dla tych, którzy orientują się, o czym mówię. Tutaj już bardziej zaawansowane są rzeczy, ale to będę musiał inaczej zapisywać, bo tu mamy jeszcze, prawda, życie, czy tam właśnie durability danego surowca, więc tu też troszkę inaczej, ale no właśnie chciałbym, żeby to było mega proste, ten surowiec. Jak tutaj bym dał coś takiego jak bukłak, oczywiście może być narzędziem, jego procentko teraz jak, wtedy musiałbym znowu zaprojektować coś, żeby rozdzielić durability, czyli, prawda, żywotność, odporność, wytrzymałość bardziej takiego surowca i jeszcze jego ładunki, powiedzmy, tak? Troszkę, nie wiem, bukłak miałby trzy ładunki.
wody albo jakiegoś płynu. No właśnie, potem jeszcze jest problem rozdzielić płyny, że jeżeli już jest woda w środku, to nie możesz dodać, nie wiem, krwi, czy osocza, czy co tam jeszcze wymyślę, śliny. Więc... albo brudna woda, czysta woda. Tak? Prosty przykład. Jak już zbierasz coś, zbierasz w czymś czystą wodę, to musi to być czysta woda. To się robi już komplikacje. No i zwykle to powinno jednak być tak, żeby, że jednak, kurczę, sęk w tym, że bardziej to pasuje, że to jest jakiś przedmiot, tak? Narzędzie, taki bukłak, niż surowiec, ale potem pojawia się znowu kolejny problem. No bo te rzeczy, to ja tutaj sobie tak naprawdę klikam i je sobie ekwipuję, nie? Wybieram i one tutaj są. I tyle, tak? Zaraz pokażę wam jeszcze, jak koszyk działa. Mamy drabinkę, nowe rzeczy do przetestowania, pokazania wam, jak to wszystko śmiga. Nawet noc przyszła, to od razu może rozpalę ognisko. Tutaj jakiś węgiel dorzuciłem, żeby można było szybko sobie rozbrajać. I a propos właśnie tego, mamy ognisko, które trochę zmieniło sposób funkcjonowania. Otóż zauważcie, że teraz mamy przede wszystkim, chyba tego paska nie było wtedy, jeśli chodzi o pasek paliwa. Chciałem zauważyć, że zobaczcie, że im więcej paliwa dodam, aha, teraz nie jest mi zimno, tego nie widzicie, ale im więcej, o, dobra, tu też jest nowa rzecz i nawet nie przestawiłem, powinno bardzo wolno to działać, nieważne, bardzo, w zależności ile jest paliwa dorzuconego do ogniska, jeszcze wizualnie nawet tego za bardzo nie widać, ale płomień też będzie miał swoją wielkość w zależności od tego, chociaż myślę, że już teraz nie musi, ale mógłby, bo jak nie jesteśmy w tym miejscu, no to w sumie nie widać, tak? Ile jest paliwa, więc może wielkość tego płomienia też powinna pokazywać wielkość ogniska, ale docelowo chodzi o to, że im więcej jest dorzuconego paliwa, czyli im ognisko jest większe, tym szybciej spada nam teraz oziębienie, tak? Szybciej się ogrzewamy. To w sumie w Don't Starve tak było chociażby, nie? Więc udało mi się to już osiągnąć, działa i jestem zadowolony. Właśnie, zastanawialiśmy się, pytałem was, bardzo ważna rzecz, czy w grze powinno być zmęczenie? Więc uznałem na bazie waszego feedbacku i tego, co tutaj przemyślałem sobie, nie będzie zmęczenia. Natomiast pójdziemy w drugim kierunku, będą nagrody. Czyli jak zapełnić ten pasek po 10 sekundach leżenia na przykład, to dostajemy status wypoczęty. Tylko powinien się oczywiście za każdym razem, gdy się uzupełnia, wypełniać. Jeszcze bardzo testowo, na razie testuję możliwości, nie jest to jeszcze finalnie gotowe. Status wypoczęty daje nam tyle, że pracujemy szybciej i chodzimy po mapie troszeczkę szybciej, tam 20% powiedzmy. Na razie dałem, ale to można sobie ustalić, wartość nie jest teraz ważna. Więc po prostu teraz, jak będziemy sobie szli gdzieś tutaj, coś robić, to teoretycznie jest szybciej. Może to nie jest do zauważenia, ale tu powinna być sekunda, a jest mniej niż sekunda, tak? Ogólnie jest szybciej. Możecie mi zaufać na słowo, to jest przyspieszenie działania. Więc nagroda za to, że siedzimy sobie, wypoczniemy, a będziemy wracać co noc tak naprawdę do obozu, bo statusem ciemności, czyli spadkiem psychiki, czy chłodem, szczególnie na początku, będę wymuszał na graczu, żeby zaplanował wszystko, co chce w ciągu dnia. I nawet wydłużyłem jeszcze czas trwania dnia, bo było za krótko. Kurde, za często się pojawiają te dziady. To po prostu może wrócić sobie tutaj. Zakładam, że tak będzie chciał robić, sobie tu usiądzie i będzie sobie chillował, będzie sobie różne, wiecie, crafty odpalał, ogarniał i albo będzie siedział przy ognisku też przy okazji, żeby sobie psychę trochę bardziej zregenerować. I będzie poświęcał ten czas na to, żeby w tej bazie sobie przygotować surowce i dzięki temu, jak sobie wypocznie, to wystartuje następnego dnia już z bonusem do wypoczęcia, będzie mu się lepiej pracować. Więc ten bonus też nie może być jakiś przepotężny, nie? A to jest taka zwykła leżanka z liści, więc prawdopodobnie chciałbym to też robić w taki sposób, że jak mamy zwykłą leżankę, no to tam jakiś, powiedzmy, że wypoczęty, ale jak będziemy na przykład mieli już namiot, no to nie dość, że będzie wypoczęty i nie będzie na niego padać mu na ryj deszcz, no to jeszcze możemy mu tam dać, no jeszcze jakiś tam inny bonus, nie? Albo na przykład potężniejszy bonus wypoczęcia, czyli tam nie 15-20%, tylko już 30%, tak? Ale też nie chciałbym, żeby ten bonus trwał za długo, żeby nie okazało się nagle, że bardzo łatwo będzie można zrobić exploit, że co chwilę będziemy biegać do bazy, do lasu, bo będzie szybciej. Można? Każdy będzie chciał, to będzie mógł tak wybrać, dlatego ta podróż też po mapie będzie trochę trwała, że to nie jest tak, że pójdziesz w sekundę do jakiejś lokacji, to raczej musisz się zastanowić. Nadal chciałbym, żeby kolejnym takim selling pointem tej gry, znaczy czymś, co będzie ją wyróżniać, jest to, że nie ma tutaj skrzynek, nie ma tutaj plecaka na surowce, zawsze wszystko jest dostępne tutaj. To pewnie już mówiłem, ale powtarzam, że to bym chciał, żeby zostało. Jednocześnie jeszcze nie mam tej funkcjonalności zaimplementowanej, będę chciał ją zrobić niebawem, bo to by było dziwne, że jak sobie tutaj postawimy sobie, słuchajcie, rożen i go sobie zbudujemy i tutaj dorzucam do tego rożna, powiedzmy, jakieś jedzenie, żeby się robiło, no to sobie teraz, powiedzmy, pójdę do lasu, nie? I sobie spędzam czas w lesie, coś tu robię i nagle co? Cyk! Skąd mi nagle pojawiło się w ekwipunku, że mogę zjeść sobie, kurczę, la marchewkę? Niby spoko, ale z drugiej strony uznałem, że to trochę jednak jest
psujące imersję. Tak to trochę nielogiczne jest, że to nam tutaj wlatuje. Ale wymyśliłem prosty sposób na obejście tego. Jak wracamy do obozu, w tym momencie, kiedy tylko wrócimy, wszystko co tu się wyprodukowało i zestakowało, skolejkowało, dopiero wtedy wleci tutaj do magazynu. Wtedy myślę, że będzie to logiczne, że wrócimy do bazy, wszystko co się zrobiło możemy wziąć, możemy iść dalej, nie? Zrobię się to natychmiast. Chyba, że uznacie, że ważne byłoby w tym momencie dać jakieś okienko informacyjne. Hej, kiedy cię nie było, wyprodukowały się takie przedmioty. Nawet byłbym za takim rozwiązaniem, bo chciałbym, żeby gracz doskonale wiedział, co się wydarzyło w jego grze, nie? Więc jak będzie nagle coś tu wlatywał, to może mieć takie, wow, co się stało? Mógł nie zauważyć, jak to będzie dużo przedmiotów różnych, bo do piece, ruszty czy jakieś inne rzeczy, no to może nie ogarnąć, co się wydarzyło, więc chyba dobrze byłoby, żeby wiedział. Więc taki jest koncept. Taki jest koncept tego podróżowania i wracania do obozu. To jest jeszcze to do. A, mówiłem wam też o tym, że tutaj, to jest ta ikonka na razie budowania. Mam taki koncept, że chciałbym, żeby tutaj, pomiędzy tymi dwoma panelami, w tym miejscu był rząd ikonek. Różnych ikonek, typu właśnie buduj, nie wiem czy słowem, czy ikonką. Żeby tutaj było właśnie budowanie. Podświetlone bądź niepodświetlone w momencie, kiedy jest potrzebne. Mapa, żeby zawsze można było też ją przeklikać. Czyli tak jakby to były różne zakładki, które tutaj klikając na ikonki, będą nam pokazywać i chować różne rzeczy. Jak klikamy sobie tutaj oczywiście, to pojawia się na przykład craft, więc może być też na przykład jakiś przycisk na to, żeby zobaczyć craft, żeby nie było tego zamknij, tylko żeby tu właśnie było na przykład już mapa, że to działałoby tak, jakbym kliknął teraz zamknij, bo przeniosę się na mapę, tak? Więc to będzie wyłączało. Zawsze można z powrotem kliknąć i znowu się to wszystko pojawi. Więc chciałbym to też tak ujednolicić, bo takie leżenie sobie tutaj jakiejś ikony nie do końca pasuje. Więc tutaj dodatkowo taki rząd bardzo małych albo właśnie podłużnych, takich nie wiem, pastylkowych czy jakichś innych przycisków, myślę, że powinno być ok. I no bo to jest dobre miejsce, rzeczywiście łączy te dwie miejscówki. Efekt wypoczynku poznaliście. Dobrze. O, Mateusz, mam napisane, Mateusz zaproponował jeżo z wieprza, bo tam zastanawiałem się, jak dokładnie go po polsku nazwać. Jeżo z wieprza jest świetną nazwą. Mapa będzie zapamiętywała oczywiście odkryte drogi, co również to oznacza, że tu mam już, widzicie, pierwsze próby zapisywania i ładowania gry. Nie będę na razie o tym mówił, to jest temat na przyszłość. Jak już w końcu zrobię to tak, że wszystko działa, wtedy będę o tym opowiadał, ale już pierwsze próby robiłem. Działa. Część tych rzeczy działa. Kliknijmy load. To nie działa nic. Naprawdę? Nic? Ani troszkę? Zatrzymałem grę, to dlatego. Okej, coś się zmienia, tak? Oczywiście teraz jeszcze jest taki... No dobra, chcecie, to mogę wam powiedzieć. Zapisuję tylko surowce, zapisuję status wszystkich statystyk, zapisuję też układ linii mapy, jeszcze przed tym jak ją pozmieniałem, więc muszę zmienić system, że jak będę chciał kiedyś zmienić mapę, to żeby komuś nie załadowało gry, że ma dziwne połączenia. Więc on nie może zapamiętywać połączeń, tylko on musi zapamiętać, tak naprawdę ma pamiętać, które lokacje odwiedziliśmy i na tej bazie po prostu narysować od nowa połączenia, nie? To wiadomo, jakby ja wiem, jak to muszę naprawić, tylko muszę to naprawić, bo na razie testowałem, czy umiem w ogóle zrobić jakikolwiek system zapisu. Więc tak, i zauważyłem jeszcze ciekawą rzecz, że zapisanie, słuchajcie, dictionary, czyli takiego typu zmiennej, który ma w sobie pary zmiennych, jeżeli się go zapisze i jak się go wczyta, to nagle okazuje się, że on mi po wczytaniu układa wszystko alfabetycznie. Bo to jest para, tak jak wam mówiłem, string plus integer, czyli... Boże. No powiedzmy tekst i liczba, tak? Więc on pamięta, że A animal skin, tak? B branch, C coco, to jest coco melon, tak? Potem mamy tam berries. O, a czemu berries? Może to są jednak inne berries, że tutaj zapisam. Może to jest F jak fruits, to może być fruits w ogóle, tak? Bo to jest grass, to by się zgadzało, nie? I na końcu jest wood, więc on mi to wszystko poukłada, kiedy ja ładuję save'a, układa mi to wszystko alfabetycznie. Nie wiem, jak to zrobić na razie jeszcze, żeby on zapamiętał dokładnie taki układ słownika, jaki mam, a nie wczytuje mi i w jakikolwiek... Dziwne jest to, że on w pamięci ma go posegregowanego alfabetycznie. Bo wiadomo, ja tego nie mogę przemieścić. Jak gracz się nauczy, że taką ma kolejność, nagle to mu wszystko wywróci do góry nogami, bo mu poukłada alfabetycznie. Jest dziwne. Albo powinno od samego początku zawsze układać wszystko alfabetycznie. Jak to obejść, jeszcze nie wiem. Ciekawostka taka tutaj przy okazji wyszła. Więc ja na razie, oczywiście to są te efekty, to się nic nie zmieniło. Na razie jeszcze wyłączę, jeszcze raz odpalę, żeby usunąć te wszystkie błędy, które tam widzieliście.
Często mnie pytacie, Staszek, czy ty planujesz w tej grze zrobić, statystyki RPGowe typu jak ścinam drzewo, to jestem coraz lepszy w ścinaniu drzewa i tak dalej. Odpowiedź brzmi nie. W zamyśle mam pomysł taki, że tak naprawdę to wszystko, co wytworzysz, wszystkie efekty, które zdobędziesz, mikstury, które uważasz, jedzenie, które przygotujesz, to ci daje bonusy na zwiększanie efektywności twoich działań. Tutaj nie mam jeszcze grafik, ale tu jest lepsza siekiera na przykład już, nie? Słaba siekiera, lepsza siekiera. I ta siekiera lepsza już powoduje, że szybciej pracujesz. Tak? Najlepsza siekiera będzie powodowała, że najlepiej i najszybciej się pracuje. Może nie tylko, że dodatkowe surowce zdobywasz, tylko wystarczy, że prędkość pracy już jest o wiele bardziej poprawiona. Jak to połączysz z wypoczynkiem, jak to połączysz jeszcze z jakimś jedzeniem na przykład, to myślę, że może być naprawdę fajny boost do tych wszystkich statystyk, żeby zwiększyć efektywność pracy bardzo mocno. I nie jest potrzebny RPGowy element, żeby dorzucić do tego jeszcze rozwój statystyk, nie wiem, leśnictwo. Więc tutaj myślę, że to jest ten kierunek. Możemy przejść teraz, co tu jeszcze? Tu są różne rzeczy, które widzicie. W tej grze nie będzie kill-offu, natomiast będą trzy tiery czegoś takiego jak dłuto. Na razie nie będę zdradzał, czego to dłuto, jak się go produkuje, ale ogólnie, to jest pazur. No dobra, powiem. To jest pazur minibossa. Jak uda się pierwszego, albo tam trudniejszego przeciwnika pokonać, z niego wypadają pazury i można zrobić pierwsze dłuto. Dłuto służy do rozbijania kamieni. Czy mam jakiś kamień gdzieś pod ręką, żeby pokazać, jak to działa? O, widzę, że mamy również jakieś błędy tutaj. Nie dziwne, jeszcze tu mam nierozpracowane, dlaczego akurat spotykanie stworów czasami powoduje jakieś dziwne błędy graficzne. Nie przejmujcie się tym na razie. Chyba tutaj w studni jest, tak? Tutaj mamy mech na początku, jak pozbieramy mech, automatycznie to się przerzuca teraz na kamień. Już mogę zbierać kamień, bo mam przedmiot. To też się zmieniło, słuchajcie. Teraz wszystkie informacje, problemy będą zgłaszane od razu, bezpośrednio tutaj, przy jego mordzie, tak? Tu też układ się trochę zmienił. Cały czas kombinuję, gdzie ułożyć tarczę z armorem, bo nie wiem, jakoś mi nigdzie nie pasuje. Armor jest globalny, to może powinien być na klacie ten armor na przykład. Więc tutaj są wszystkie informacje, czego ci potrzeba, czego ci brak. Tutaj klikamy i mówi, o, nie masz dłuta, tak? Jak przyzwyczaisz się, że to jest jednak grafika dłuta, jeszcze pasuje oczywiście to do tego. Nie wiem, czy to było, czy nie, ale powiem, teraz wszystkie narzędzia, typu właśnie dłuto czy nóż, lądują do offhandu. Wtedy zawsze możesz podczas walki, potem łatwo oskurować i tak dalej. Właśnie teraz oskurowanie, system loot 2.0 już jest wprowadzony, żeby nie było tak nudno. Zaraz powiem, o co chodzi z tym lootem 2.0. No i możemy tu zbierać kamień, tak? Czyli dłuto, tutaj dłuto służy do zbierania kamienia. O, widzicie, kamień się zbiera. Tak, więc na początku zbierzecie sobie mech, bo się przyda na jakąś leżankę czy coś i można potem już nawalać w kamienie. Mamy oczywiście różne wydarzenia, tu już zaproponowałem jakąś czcionkę. Myślę, że to okno też będzie trochę ewoluować, może będzie większe na dwa panele, taki ostatni miałem pomysł, bo skoro to i tak zatrzymuje grę i nic nie możemy więcej robić, nic nie możemy klikać, będzie tylko trzeba się skupić na tym wydarzeniu, to myślę, że to powinno być większe na te dwa okna i jeszcze przyciemnienie w tle, żeby nie zwracało uwagi i tak dalej, i tak dalej. Mamy różne opcje, prawda, naprawianie działa i możemy teraz zbierać wodę. Taka podstawowa opcja do zbierania wody na przykład przyszła mi do głowy. No i pić można oczywiście wodę w taki sposób i jest git. Uproszczone. Cały czas muszę sobie przypominać, że to ma być prosty survival. A jednocześnie, żeby też nie był trywialny, nie? Więc tak wygląda sytuacja. Więc mamy tutaj dłuto. Z tych nowych rzeczy to mamy łuk, więc już działa system łuku i strzały. To myślę, że możemy sobie wywołać jakąś walkę na przykład tutaj z tym dzikiem. On na razie jest na jednego hita, żeby było szybciej. Aha, jeszcze noc przyszła. Dobra, to na razie go zabijmy. Za chwilę wam zaprezentuję, pewnie też widzieliście to kilka razy już, nowy system lutowania. Czyli zbierania z wrogów, tutaj też jeszcze mi jakaś menda zaatakowała. Wrzućmy tutaj od razu do ogniska i tu możemy z nim testowo zaatakować, bo wtedy nie powinno być problemu już z zimnem. Więc słuchajcie, teraz wszystko po staremu, tak? Mamy paseczek, tutaj przyniosłem pasek i HP i armor, żeby było to jasne, że po prawej stronie mamy rzeczy związane z przeciwnikiem. Jak potem będą oczywiście tutaj z niego lecieć te wszystkie małe ikonki, że tutaj mu zdrowie poleciało i tak dalej. I ile zdrowia, żeby każdy wiedział co i jak. No i teraz jak widzicie, tutaj statystyki są też w taki inny sposób pokazywane. Mam teraz siekierę. I teraz walka trochę się zmieniła. W sensie walka nadal działa w podstawie tak samo. Nie wiem, czy zawsze będę pokazywał ten panel. Może tak, może nie. W każdym razie tu widzimy, że zada on 9 obrażeń, ale w nawiasie jest 3. No i tutaj wymyśliłem to w taki sposób, że chciałbym mimo wszystko, żeby nawet jak nie ruszymy nic, nie będziemy nic robić, żeby jednak przeciwnik jakoś bił.
tak? Nie zrobimy żadnej akcji, no to on was uderzy za bazowe uderzenia. Proszę bardzo, 3 obrażenia bazowe poszły, tak? Więc zawsze przeciwnik będzie miał jakieś bazowe obrażenie, jakiś bazowy armor. Ten akurat w ogóle nie ma żadnego, nie? Ale docelowo będę chciał, żeby każdy przeciwnik miał jakieś bazowe statystyki. A to są wszystko dodatkowe, prawda, przeszkadzajki do wybierania z gridu. I widzicie, że usunąłem całkowicie ten system inteligencji, który widzieliście poprzednio. Czyli nie ma tam tych 4 stanów, że oni mają też swój własny... zaproponowaliście też w komentarzach, że może każdy ten... że to nie powinno brać układu, tak jak tutaj te 4 zielone kwadraciki. Układ nie brać z broni, tylko układ pattern brać bezpośrednio od danego przeciwnika, że każdy przeciwnik ma inny pattern ataku. Okej, to nadal mogę rozważyć jeszcze, ale wydaje mi się, że kiedy gracz nie zrobi nic, to po prostu dostanie obrażenia i on będzie dostawał obrażenia za każdym razem, kiedy ten timer się skończy. Tam 10 sekund jest na to, więc jest czas na to, żeby podjąć jakąś decyzję. Różni przeciwnicy będą oczywiście mieli różne tutaj te długości trwania tego paska, ale nie chciałbym, żeby to było nigdy, wiecie, 1 sekunda czy 2, bo się po prostu nie da. Myślę, że minimum to 5 sekund, żeby nadal można się było zastanowić, ale mniej czasu, żeby było. Jeszcze nie mam zaimplementowanych umiejętności, ale o nich ostatnio mówiłem, że fajnie byłoby jakieś umiejętności dodać, typu na przykład umiejętność, która zatrzyma pasek, żeby można było długo pomyśleć, albo usuwa wszystkie czaszki. No bo różne są rzeczy, różne są pomysły, widziałem też, że wam się podobała ta koncepcja. Ale no tutaj mamy bazowe rzeczy, tak? Tutaj widzicie, to takie świecące oznacza, że to jest podwójne obrażenie, nie? Ale myślę, że to będzie też tak oznaczało, myślę, że tak to chce oznaczyć, że jeżeli... no bo tak, czaszkami łatwo pokazać 1, 2, 3 obrażenia. A jak pokazać to na broni, która jest dostosowana do tego, co trzymamy w ręku? To też będzie się zmieniało na siekierę, by the way, na razie jeszcze tego nie ma. Więc wymyśliłem sobie, że będą gwiazdki, no chyba widzieliście te gwiazdki. No i liczba gwiazdek będzie mówić o tym, ile to jest obrażeń. Czek, tutaj no, na razie jest, to jest jedna grafika na razie, tak? To się mieni tutaj, proszę bardzo, to wszystko, ale... docelowo bym chciał właśnie zrobić tak, że jak to będą 2 obrażenia, to będą 2 gwiazdki, 3 obrażenia, 3 gwiazdki, dzięki temu można ładnie to skalować i pokazywać, co i jak. Więc myślę, że ten kierunek. Więc mamy tak, podstawowe obrażenia przede wszystkim są zawsze, o tym jak najeżdżamy tutaj, to po prostu pokazuje, jakie są bazowe w nawiasie, a dodatkowo pokazuje inne. My nie mamy bazowych obrażeń, dlatego nie ma żadnego nawiasu. No i taka koncepcja. Co dalej? No jak już zabijemy przeciwnika, no to tutaj zaproponowałem coś takiego, jeśli chodzi o ten system lutowania, zbierania przedmiotów. Docelowo chciałbym, żeby zawsze było widać, co z danego przeciwnika leci. Żadnej randomizacji. To pytanie do was. Czy podoba wam się w tej koncepcji zero randomizacji? Żeby wszystko było czytelne, zawsze stała liczba. W tym przypadku mięsa, skóry, ścięgna i tam dodatkowych jeszcze rzeczy, w tym przypadku kła. I tutaj mamy tak, to szybko się mam nadzieję, że nauczymy. Tak, w ogóle tej liczby nie będzie tu po lewej na rogu, bo ona jeszcze jest jakby pozostałością tego, co widzicie tutaj na dole. No i teraz pytanie, czy jesteście w stanie w ogóle, patrząc na to, tak, znowu zróbcie sobie stop klatkę, zastanówcie się, czy wiecie, co trzeba zrobić, żeby zebrać te rzeczy i co to w ogóle, co się tutaj wydarzyło. Co widać na ekranie, tak? Czy na bazie takiej ikonografii po prostu już wiecie, jak działa skórowanie, jak koncepcja skórowania się tutaj zmieniła? I ja wam teraz powiem, na czym to polega. Więc możemy sobie po walce dowolnie zmieniać rzeczy, oczywiście. Jak cały czas tutaj escape naciskam, żeby sobie pauzę robić, żeby czas nie leciał, bo wiadomo, będzie wkurzało to, że jest ciągle zimno, czy ciemno, czy mokro. Więc zobaczcie, zmieniliśmy sobie na nóż. Mamy 3 punkty akcji skórowania, a raczej cięcia. Tu, gdy weźmiemy sobie dłuto, to mamy 3 punkty akcji związane z łupaniem. I to są na razie, z tego co mi się wydaje, tu też macie taką ściągę na biało, to też, jak widzicie, tekst na biało, taki dziwny, to zwykle jest tylko testowy. Tego nie będzie widać, tego tekstu, będzie widać tylko ikonki. To oznacza, że mamy po prostu akcję. Akcję do łupania, czyli jeżeli byśmy chcieli na przykład wziąć jednak ten nóż, to jest lepszy nóż, tego nie ma graficznie, nie widać, ale to są 2 różne noże. Ten jest lepszym nożem, ma 5 punktów akcji, więc możemy przykładowo zabrać sobie drzewo, boże, mięso i mięso, 2 akcje, 2 akcje zużyte i powiedzmy jeszcze ścięgno. Proszę bardzo, 4 akcje użyte, tak? Zostanę jeszcze na akcję, czyli mógłbym na przykład zdecydować sobie, że chcę wziąć mięso albo chcę wziąć skórę. To jest moim zdaniem ciekawe o tyle, że to gracz decyduje, czego mu jest potrzeba w danej chwili z danego przeciwnika. Myślę też o tym, że może randomizacja delikatna powinna być, jeśli chodzi o liczbę mięsa z danego potwora, ale może powinna być mimo wszystko stała. Tu się jeszcze zastanawiam. Chciałbym, żeby było to stałe, ale pytanie, czy randomowe nie będzie jeszcze ciekawsze. Z drugiej strony,
jak mamy wszystko widoczne od razu, nie ma żadnych ukrytych, super ekstra, wiecie, tajnych surowców, typu właśnie taki kieł, albo będzie jakaś super ekstra wartościowa, tu powiedzmy, wartościowy lód z tego dzika, to nadal to będzie pokazane, ale od razu będziesz widzieć, że wymaga na przykład 7 punktów dłuta, czyli dłuta na maksymalnym poziomie, bo myślę, że dłuto i nóż, noże i dłuta będą miały 3 tiery, czyli będzie podstawą miał 3, potem będzie miał 5, potem będzie miał 7 ładunków. I to będzie wyznaczało też, to mi pasuje do koncepcji, że im lepsze narzędzie, tym możesz bardziej skomplikowane rzeczy wyciąć z danego przeciwnika, a ten dany przeciwnik po prostu od razu wiesz, co tam jest, no bo to byłoby, wiecie, no zależy jak rozumiemy logikę gry, ale jak patrzę sobie na dzika, to widzę, że on ma kieł i chciałbym mu ten kieł wyciąć. To dlaczego dopiero w czasie, nie wiem, w połowie gry, czy później dopiero mam odkryć, że on ma kieł do zebrania, albo że on mu się czasami pojawi, a czasem mu się nie pojawi, jak jest randomizowany lód. A teraz od razu wiem, że mogę go wyciąć, tylko pytanie, czy mam już stworzone odpowiednie narzędzie, żeby to wziąć. To już jest tak sprytnie działające i cieszę się, że to fajnie tak działa, bo się trochę tutaj nakombinowałem, żeby to tak działało, że teraz zobaczcie, użyliśmy sobie narzędzia, ale potem znowu wrócę do noża. I teraz zobaczcie, wziąłem nawet nóż słabszy, a potem znowu wezmę nóż lepszy. On dokładnie wie, ile zostało punktów akcji użytych. Nie można zrobić tak, że zmienię sobie ten nóż i nagle punktów akcji, sobie zresetuję te punkty akcji. O, nie ma takich oszustw. Wykorzystamy wszystkie punkty akcji, to w żaden sposób ich nie odzyskamy, nawet jak będziemy 50 razy zmieniać różne narzędzia. No jak nie mamy żadnego narzędzia, które nam pomoże, a ikonki to sugerują, no to i tak nic nie zrobimy. Wykorzystaliśmy, co mogliśmy. Gdybym teraz wyposażył się w dłuto lepszego poziomu, miałbym 5 ikonek, to byłyby tylko 2 dodatkowe, bo już no wykorzystaliśmy na tym przeciwniku, zmęczyliśmy jego trupa, trochę jak w Graveyard Keeperze, czaszki czerwone i białe, zmęczyliśmy już go na tyle, że on już po prostu już uszkodzony jest to truchło. Tylko tyle jesteśmy w stanie zebrać, więc to jest moja propozycja lutu 2.0. Jestem ciekaw, jak wy na to spojrzycie. Technicznie również ta walka została troszkę usprawniona, bo ja sobie teraz wszystko w kodzie zrobiłem tak, że każdy ten tile jest tam dorzucany do danego dzika. Znaczy, żeby to pokazać, to może po prostu, żeby wyjaśnić, to może pokażę, jak to działa. Wszystko ma takie swoje, zrobiłem tak coś takiego jak battle tiles, czyli mamy, widzicie, max health, mamy armor, mamy attack speed, czyli 10 sekund na akcję, base damage, czyli 3 obrażenia co turę widzieliście, ale mamy też właśnie battle tiles. I tutaj dodajemy sobie do tej tablicy, to wszystko jest na bazie tych resursów, które bardzo uwielbiam w Godocie, które teraz ma w ogóle wersję 4.2 już, bo miałem powiedzieć na początku, zapomniałem. To są tak zwane właśnie kafelki. I te kafelki, ja po prostu je dodaję, czyli ogólnie Battle Tile to jest klasa kafelka, dodaję go sobie tutaj w różny sposób i widzicie, nawet już po samej nazwie widać, że dostaję tu 4 pojedyncze czaszki, jedną podwójną, jedną potrójną. To się powinno zgadzać. Są 4 pojedyncze, jedna podwójna i jedna potrójna. No i to jest oczywiście to, że nie mamy nic w ręku, żadnej broni, więc mamy tylko możliwość zaatakowania za jeden pięścią. Zgadza się? Zgadza się. Wszystko działa jak trzeba. No i to jest po prostu taka oto instancja i sobie mogę tu wrzucać wszystko, co chcę, bo to się nazywa BT, to tutaj mam Battle Tiles, tu mam wszystkie różne takie wymyślone rzeczy i po prostu w zależności od tego, jaki jest przeciwnik, ale również te Battle Tiles są przyczepione do każdego narzędzia, każdej broni, którą mamy w ręku, ale narzędzia też, bo siekierą też można walczyć. Też mam przypisane kafelki, które się pojawią na planszy, więc mam to wszystko tak ujednolicone, że mogę sobie teraz bardzo łatwo manipulować tym, co się pojawi na danego, co się pojawi na naszej tutaj, o, jak to się mówi, no na naszej tutaj, kurczę, scenie. To, co się pojawi, jest zdefiniowane odgórnie od razu przez przeciwnika i przez broń, którą posiadamy, tak? Wiadomo, że zmiana broni tu nadal oznacza, że tracimy turę, tak? No, wiadomo, to powinno tak być, bo to byłoby za łatwo, gdy można było w locie zmieniać sobie broń. Więc no, karą jest małe to, że po prostu od razu przeciwnik atakuje i tyle. Więc można sobie dostosować broń jak chcemy, możemy wziąć najbardziej OP broń na chwilę obecną, czyli to, co zadaje powalające obrażenia. Nawet można tutaj wygenerować, można już nawet i, no, 6. To są podwójne. No ale sobie zrobimy jakąś broń, żeby szybko likwidować przeciwników, których sobie do testu tutaj wrzucę. Więc tak to wygląda i myślę, że zastanawialiście się też, pytaliście mnie, czy ja będę chciał, żeby ten grid się powiększał. I wydaje mi się, że żeby nie było problemu, znaczy tak, mógłbym dostosować wielkość grida do przeciwnika, czy na przykład bossowie mają większe gridy, więcej kombinowania, dalej myślę nad tym,
ale więcej niż 5 na 5 się nie opłaca. Natomiast myślę, że może być też tak, że przede wszystkim, no, zwykli przeciwnicy mają 4 na 4, żeby po prostu, no mam wrażenie, że to mi zburzy trochę balans, jak będę zmieniał co chwilę wielkość grida. Z jednej strony to fajne by było, gdyby na przykład, bo jak mamy siekierę, wielkość grida jest o tyle plusem, że jak mamy siekierę, to siekiera tylko w pionie szuka. Więc wiemy, że na przykład gdybyśmy mieli przestrzeń 3 na 5 w taki sposób, nie? Czyli na x-ach 5, to wiadomo, że siekiera jest mniej efektywna, bo tylko 3 pola daje, nie? A gdybyśmy wzięli na przykład, nie wiem, inną broń, która w poziomie na przykład bierze, ma pattern poziomy, no to lepiej jest atakować właśnie przeciwników, którzy mają ten długi grid. To jest nowy, kolejny fajny element taktyczny, który mi się podoba, ale z drugiej strony myślę sobie, to i tak są losowe te kafelki, tak? To i tak losowo to układa. To może się okazać, że bardziej efektywnie będzie walnąć właśnie tutaj siekierą za 2 obrażenia, bo się może nie wylosować tak dużo siekier w poziomie. Powiedzmy, więc no to jest wciąż do zastanowienia, wciąż nad tym myślę, czy grid ma się zmieniać, czy ma być stały. Wasz feedback jak zawsze będzie tutaj przydatny. Wiadomo, że najlepiej byście to mogli powiedzieć, gdybyście mogli przetestować to w walce. Zagrać sobie w to i samemu poczuć. Wiadomo, to jest może niełatwe, żeby to po prostu tak sobie tylko wyobrazić, bądź na filmie zobaczyć i stwierdzić co i jak. Powiększam, bo rzeczywiście wtedy jest większe okienko. Ale zastanawiam się. Na razie obecna forma jest, wizja jest taka, zwykłe moby zawsze mają 4x4, ewentualnie trudniejsze moby, minibossowie, bossowie mogą mieć customowe gridy, które będą zwiększać poziom trudności. Problem z customowym gridem jest taki, że jeżeli ja tu ułożę na przykład coś tutaj dam w przyszłości, a tutaj dam jakieś umiejętności, no to już się trochę pojawia problem z umiejscowieniem tego. Dlatego jest jeszcze jedna koncepcja. Koncepcja, która brzmi w ten sposób, że... Czemu to w ogóle... Aha, bo ja robię testową walkę, dlatego to się pojawia. Koncepcja jest jeszcze taka, żeby użyć obu paneli do walki. Czyli wyśrodkujemy tego gnidę tutaj na środku, postawimy go znowu na środku sceny, a całe to dziadostwo z gridem przeniosę tutaj na dół. Bo nie jest potrzebny nam widok mapy, kiedy walczymy, prawda? Czyli rozbić w ogóle walkę na dwa panele. Tu mamy grida, wtedy można nim fajnie manipulować, mogę powiększyć go w ogóle. Może być o wiele większe te kafelki, chociaż to mi o tyle się podoba, że one są dokładnie takich wymiarów jak cała reszta, tak? Widzicie, że to jest dokładnie ten sam wymiar i to po prostu pasuje. Więc nie ma sensu powiększać. Widzicie, że każdy kafelek tutaj i każda ikonka jest tej samej wielkości, czy to jest na kole, czy jest na kwadracie, jest tej samej wielkości. Więc zastanawiam się, jeżeli powiększę, to pewnie i tak nie będę chciał zmieniać wielkości, ale będzie większa możliwość rozdysponowania czy mieszania tak tymi elementami interfejsu, typu tutaj umiejętności na przykład, tak, tutaj mamy duży grid, tu na górze widzimy tylko przeciwnika i nic więcej, bo po prostu go widać i ma pasek i armor i tutaj będą oczywiście lecieć jeszcze jakieś tam informacje i na górze mamy oczywiście wszystko to, co nas dotyczy, albo przeciwnika dać na dół, nie ma sensu na dół przeciwnika dać, bo na górze jest lokacja, to byłoby w ogóle już nieintuicyjne, że przeciwnik na dole nagle ląduje, więc myślę też o rozbiciu tego na dwa panele. Więc pytanie do was, czy rzeczywiście to ma sens? Czy jednak, żeby... Bo wiecie, ja tu nie planowałem dużo interfejsu i dużo elementów, więc uznałem, że to się zmieści na jednym, ale może uznacie, że hej Staszek, to faktycznie dobry pomysł, rozbij to na dwa panele. Więc jest tutaj takie... Taki jeszcze dylemat. Dobrze, już mam 50 minut. No tak, wiadomo. Ciągle za mało czasu. Dlatego musiałem zrobić tego vloga, bo czułem, że tematów jest dużo do obgadania i pokazania wam. A jeszcze nawet nie widzieliście, kurczę, chcę wam to pokazać, ale zrezetuję mimo wszystko. Słuchajcie, pokażę wam lokację nabrzeżną, plażową. Tak, bo to jest coś nowego też dla was. Tu możemy sobie te mungosy zbierać. A, system zbierania surowców, czyli system tak zwanego regeneracji surowców polega teraz na tym, że po prostu mamy zieloną obwódkę. I to już będzie mówić graczowi, o, to te miejsca odrasta. To odrasta, co tutaj widzimy, tak? To możemy sobie po prostu zebrać. Shader sobie działa. O, chyba o shaderach dzisiaj nie pogadamy za bardzo. Ale deszcz jest shaderowy, chociaż mogę powiedzieć. Zaraz zobaczycie też ruch. O, woda będzie shaderowa. Dobra. Zacząłem bawić się pierwszymi shaderami. Dla tych z was, którzy nie mają pojęcia, co to jest shader. To jest skrypt, który w bardziej optymalny sposób pracuje na grafice i potrafi robić z nią różne rzeczy. Typu właśnie falować grafiką, zmieniać jej kolor, zmieniać jej alfę, kolorować. Przezroczystość nadawać i tak dalej. Po to są shadery, żeby dodawać różne elementy, efekty wizualne, można tak powiedzieć. Na teksturze czy na grafice pracuje. Więc ogólnie co jest na zielono, to widzicie, będzie oznaczało i nawet nie będzie już teraz znikać. Tu jest zielony, może rzeczywiście
ten zielony powinien być tutaj jednak bardziej widoczny. Nieważne, jeżeli coś zostało, to znaczy, że będzie się regenerować. Tutaj jest jakby raz na dzień będzie się z tego miejsca regenerowało. Zwykle raz na dzień jeden surowiec wraca, to wiecie, wszystko do ustalenia, ale ogólnie regenerowalne po prostu mają zielony pierścień i tyle. To są surowce, które będą sobie odrastać, a reszta, no cóż, może będziemy budować nasiona, będzie farma, to jest jeszcze temat daleki, zanim ja farmę zaprojektuję tutaj, ale jest w planach zrobić jakieś farmy. Nie każdy może mieć na przykład dostęp do tych samych struktur, w sensie postać. Myślę sobie, że alchemiczka będzie miała stół alchemiczny, ale żadna inna postać nie będzie miała dostępu do alchemii. Dzięki czemu alchemiczce mogę zabrać jakieś możliwości, które mają inne postać, ale dać jej możliwość ważenia eliksirów, czy robienia jakichś nietypowych rzeczy, czy zbierania specjalnego lutu z przeciwników, który potem zamieni na jakąś miksturę, która jej pozwoli robić rzeczy, które robią inni bohaterowie, a może nawet i więcej. Więc to może być ciekawe, takie połączenie, takie mieszanie. Więc pójdźmy sobie do tego tutaj rzeczonego nabrzeża. To jest nowa lokacja. No tak, musiał doczytać shadery. Ciekawe jest to, że shader również widać w edytorze. Więc słuchajcie, to jest moja koncepcja na nabrzeże. Będą pojawiać się palmy, które, no właśnie, zastanawialiście się, po co na przykład jest ta, po co jest, jak ona tam się nazywa? O, widzę, że pauzowanie gry nie zatrzymuje shaderów, no może i spoko. Po co jest drabinka? No właśnie po to, że wymyśliłem sobie, że jak są wysokie drzewa, no to nielogiczne byłoby, że możesz zebrać kokosa, tak? Możesz zebrać kokosa z palmy, mimo że to jest mega wysokie drzewo. Więc musisz mieć drabinę. Jak sobie drabinę wyekwipujesz, możesz zebrać, proszę bardzo, kokos jest zbieralny, kokosy będą odrastać, jak nie zetniesz drzewa. Oczywiście będzie się też zużywać drabinka i w taki sposób oto możesz sobie te kokosy zbierać. A co jeszcze a propos tego odrastania, tu mam jeszcze drugą łąkę, żeby zobaczyć, czy mogę zrobić dwie instancje łąki, które wyglądają tak samo. Dobra, zresetuję. Za długo nie byłem na pauzie. Mogę w ogóle zrobić testowo usuwanie nocy dla testów, żebyście widzieli lepiej. W każdym razie, jeśli chodzi o tę łąkę, to zobaczcie. Jeżeli taką mam koncepcję, jeśli chodzi o regenerację. Aha. Tylko to się musi... Dobra, to jeszcze muszę naprawić. Chodzi o to, że widzieliście, że palma ma od razu dostęp do ścinania, o to mi chodzi, i do owocu. Jeszcze tego nie zaaplikowałem na drzewie z Mungo. Też będę chciał to zrobić, bo od razu to było dostępne. To. Od razu dostępne ścinanie drzewa. Bo chodzi mi o to, że... Pokażę jednak tutaj. Jak zacznę ścinać drzewo i pierwszy raz go zetnę, to zobaczcie, co się wydarzy. Taką mam koncepcję, że w momencie, kiedy zaczynasz niszczyć drzewo i zaczynasz go ścinać, żeby nie było zbyt łatwo, przestaje być możliwe odrastanie. Uszkodziłeś drzewo. Drzewo to już nie będzie dawać plonów. Nie? Więc teraz, od tego momentu, już sorry bardzo, ale zbierzesz i to już po prostu zniknie. Tak? Nawet już okrąg znika. Nie możesz. A tu jeszcze, o proszę bardzo, możesz odkryć, że możesz zebrać, jeszcze mając mając drabinkę, możesz zbierać również duże liście, żeby sobie zrobić chociażby rzeczony zbierać kolektor deszczu, tak? Bo, słuchajcie, woda w tej grze ma być zatruta. Tu ładny jest shader, tutaj Melin zajmował się tutaj... podrzucił kilka pomysłów na różne shadery, więc tutaj aplikowałem. Jest też z internetu prosty shader, który po prostu przesuwa grafikę. Po prostu, to po prostu przesuwa ją w danym kierunku o daną prędkość. Tutaj mamy też niby ruch, ale też taki lekko sinusoidalny. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie to docieranie wody, może też będzie ta woda jakoś animować dodatkowo. No i nie warto dotykać ryb, ryby są zatrute. Nie będzie tutaj łowienia ryb, przynajmniej z oceanu. Ocean jest zatruty. Mamy jakąś dziwną mgłę wokół całej wyspy. To też będzie fabularnie, mam nadzieję, wyjaśnione. Mamy też nowy surowiec, który jest łopatą. Wymaga to łopaty, żeby móc to w ogóle zebrać. No i są patyki na przykład. A tutaj mamy kolejnego przeciwnika. Nie wiem, czy się poznaliście już, czy nie, ale to jest krabit. O, ciekawe, że jak mam łopatę, mam drabinę, to nie mam nawet tutaj... Nic nie mam, nawet łapki nie mam. Okej, to damy mu super ekstra broń, bo zobaczcie, krabic jest przeciwnikiem. Trucizna na razie... Trucizna nie będzie sama z siebie spadać, by the way. Da się ją tylko leczyć, więc trzeba uważać, jak się zbiera coś, co jest zatrute. Ale z tych ryb na przykład ości lecą, które mogą być istotne do szycia na przykład. Krabit, czyli połączenie kraba i królika, jest przeciwnikiem, który będzie nam dawał bo w ogóle fajne rzeczy. Nie będę zdradzał na razie jakie. W każdym razie jest przeciwnik, który ma armor, czyli zobaczcie, jak to się fajnie kalkuluje. Tu mam pokazane, że mam tutaj 4 obrażenia, ale de facto wejdą nam... A ja dostałem 4, on dostał 2 obrażenia, bo mamy działający armor. To też chciałbym właśnie, żeby tu też leciały różne ikonki pokazujące dokładnie, co się wydarzyło, bo czasami można się nie domyślić, co się stało, tak? W każdym razie armor działa, na razie krabit ma tylko jedną rzecz, na razie można zebrać z niego tylko mięso, ale będą z niego również lecieć inne ważne rzeczy.
nie tylko mięso, a bardzo kluczowe rzeczy, tak? Kluczowe rzeczy, które pozwolą ci robić lepsze narzędzia na przykład, tak? Więc tutaj mamy zabawę w nową postać, w nowego przeciwnika. Nie pokazałem wam jeszcze, jak działa amunicja, ale to jest jeszcze rzecz, na którą muszę popracować, bo jeszcze muszę wymyślić, jak to zrobić, żeby łuk i wszystkie inne bronie, które mają amunicję, działały sprawniej i działały lepiej. A co to oznacza? Zróbmy sobie jeszcze raz reset. To będzie chyba ostatni temat, który mogę tu poruszyć, żeby w devlog nie był znowu powyżej godziny. Więc tak, amunicja działa. Przede wszystkim łuk można sobie wyposażyć i można wyposażyć sobie na przykład... To jest po to zrobione. Tu nie będzie płaszcza, zrezygnuję z płaszcza, dam po prostu miejsce na amunicję, osobny slot. To jest narzędzie do procy. Procę już może nawet stworzyć, ona chyba nawet jest na liście craftów, jak dobrze kojarzę. Jest, tylko ścięgno jest potrzebne, możemy stworzyć procę. Proca strzela kamieniami, w sumie tak naprawdę przerabiamy duże kamienie na mniejsze kamyczki, żeby mieć strzały z procy. Ale możemy sobie też stworzyć na przykład strzałę z piórek i z gałęzi, pojedynczo. Widzicie tutaj, to też jest zrobione tak, uznaliśmy wspólnie też z ludźmi w brainstormowcach, że jednak, słuchajcie, zastanawiam się, jak ugryźć amunicję po prostu. I amunicja będzie narzędziem, bo to wszystko ma sens, może będzie miał inne tło, tak mi się wydaje, że może inne tło by się przydało amunicji. No i mamy łuk i mamy amunicję i to będzie działało, tak? A to jest potrzebne głównie do eventów. Na przykład będzie event polowania. Jak pójdziemy do lasu, to jeszcze jest in production. Będzie specjalna, słuchajcie, lokacja, która będzie miała ikonkę polowania i na niej będziemy mogli, tu widzicie, jest zasugerowane na razie też testowo, strzel z łuku, czyli w ogóle event się wylosował. Tu można trafić na dzika, trafić na jelenia albo na nic nie trafić. I tutaj mamy randomizowane rzeczy, tak myślę, że to będzie zaprojektowane i tu widzicie, mogę strzelić z łuku, ponieważ mam w ręku łuk i mam, tu też powinna być ikonka tak zwanej rodziny przedmiotów, narzędzi, czyli strzałę. Potrzebujesz, to będzie oznaczało, potrzebujesz łuku, potrzebujesz strzały. Teoretycznie mówię, jeszcze rozklepane to jest, ale wam pokażę, że to jeszcze nie jest w 100% do pokazania w sumie, ale no pokażę, że to wymaga rodziny po prostu przedmiotu, tak? To ma na przykład rodzinę broń zasięgowa i łuk. To ma rodzinę strzała. Więc będziemy wymóg, musisz mieć strzałę i musisz mieć jakiś łuk. I wtedy będziesz mógł strzelić. Procent, słuchajcie, wylicza się w zależności od tego, jakie parametry ma strzała, jakie parametry ma łuk. To świadczy o szansie na trafienie. Na przykład ten łuk ma 50, strzała ma 10. Może potem będzie łuk 70, a strzała kolejna będzie miała 20. I w ten sposób możemy sobie zapewnić już potem 100% szansę na trafienie. Albo bliską 100% szansę na trafienie. Oczywiście to losuje, jest też randomizacja tego. Można trafić, można nie trafić. I po prostu wychodzimy. No i tutaj teraz widzę, że nie mam tutaj gotowych ładunków. Mamy znowu dzika. Tu nam znowu mamy dzika. To potem oczywiście każde użycie tak naprawdę będzie też tutaj... To są cztery ładunki eventów. Na dzień na przykład. Cały czas dzik mi się trafi. Ale to dlatego chyba, że on jest po prostu wylosowany raz i on się nie usuwa i dlatego cały czas jest dzik. Możemy też zaatakować go po prostu w klasyczny sposób i go tutaj sponiewierać. A no właśnie, bo tu jest sposób... Nieważne. Chciałem pokazać jeszcze, jak działa... Strzelanie z łuku na razie i widzicie, zużyło mi strzałę, więc nie pokażę. Co ciekawe, na razie można craftować podczas walki, to będzie zabronione w przyszłości. Teraz to przeliczy. Nie przeliczysz tego? Nie, bo nie wziąłem ze sobą. I mamy tu strzałę, więc uznałem, że... Słuchajcie, wymyśliłem sobie, że będzie trzeba losowo klikać na te rzeczy, aż... O, aż nam się trafi, zatrzymam teraz. Miałem taki koncepcję strzelania z łuku, że to za każdym razem... O, teraz będzie się losować nadal. Za każdym razem... A nie, dobra, teraz łuk już jest, nie jest losowy. Dobra, zmieniłem to. Przepraszam, bo nie pamiętam, co już jest zakodowane, a co nie. Dobra, to jest ustalone. Zawsze po skosie o dwa w prawo, w każdy kierunek. O dwa po skosie od centrum. To jest sposób na celowanie łukiem. Ale kiedyś było tak, że klikając na... najeżdżając na te pola, było losowane jedno pole. I chciałem zasymulować ten sposób celowanie, że musisz odczekać czas, aż ci się w końcu idealnie kursor pojawi, o, w odpowiednim miejscu, wtedy strzelić. Wtedy to są duże obrażenia, tak chciałem, żeby, no, trzeba stworzyć pojedynczą strzałę, to jest koszt, więc żeby obrażenia też, prawda, brały pod uwagę to, jak drogie to jest, no i strzał jest konkretny, zużywa łuk, zużywa strzał i robi dobre obrażenia w przeciwnika i domyślałem, że to jest użycie na przykład łuku czy procy, podczas walki, nie? Więc tutaj teraz to zmieniłem na to, że po prostu
podczas walki, to tam jest tam jakieś używanie, ukrywanie, czy wykrywanie jakichś tam po skosie pól. No i widzicie, są, wymyśliłem sobie tak, że na przykład mamy tutaj to polowanie i ono będzie regenerowalne każdego dnia. Czyli każdy dzień nowy będzie powodował, że możemy 4 razy w tym lesie zapolować. Czyli wszystko będzie regenerować. Albo będzie regenerować na przykład 2 ładunki. Czyli, że każdego dnia o poranku tutaj każde takie miejsce jak to będzie regenerowało nam 2 użycia. Czyli 2 razy będziemy zapolować. Pojawiła się nowa zwierzyna. Tutaj czasami możemy nie upolować nic, więc to zależy, co tam się teraz wylosuje. Znowu dzik. No tak, jak już odchodzę, to nie będzie się losować na nowo, ale tutaj był dzik, tutaj nieważne co to było. To były 3 różne rzeczy, więc się tam ogólnie to będzie się losować. Taki jest koncept. No i słuchajcie, czas się skończył. Jest godzina. Mógłbym powiedzieć więcej, pewnie nie wszystko jeszcze pokazałem. Na przykład, dobra, koszyk jeszcze. Koszyk, słuchajcie, koszyk to jest rzecz, która daje nam efekt szybkiego zbierania. Wszystko, co małe, zbiera szybko. Proszę bardzo. Zdejmujemy koszyk. Koszyk po prostu psuje się z czasem, bo tak było mi po prostu łatwiej zaprojektować. Tak jest bez koszyka. Cyk. Tak jest z koszykiem. Widzicie różnicę. Tak samo z grzybami. Wszystkie rzeczy, które można zbierać sobie do koszyka, czyli jagody, grzyby. I coś tam jeszcze chyba. Trawa nie, ale coś tam jeszcze było, nie pamiętam co. Chyba coś w innej lokacji. Czy to jest ważne teraz? Chyba kwiatki. Dobra, no i kwiatki też do koszyka można zbierać. No i koszyk po prostu zużywa się z czasem, taki miałem koncept. Czasem po prostu traci zużycie. Myślałem, że na zebraniu może też tracić zużycie, ale myślę, że takie spoko, można go zdjąć wtedy z ręki, nie używamy go i on sobie tutaj będzie. Będzie sobie żył, czyli innymi słowy jest to przedmiot, który pozwala nam sobie szybciej zbierać przedmiot. Taka jeszcze rzecz, więc tu obgadaliśmy, tego nie powiedziałem co to jest pas, który w koncepcji mam to tak wymyślone, że jak nie mamy pasa na narzędzia, to kiedy będziemy używać noża albo będziemy używać dłuta, bo tylko takie 2 narzędzia do wydobywania wymyśliłem i myślę, że może więcej nie ma sensu, czyli coś wykłuwamy albo coś wykrajamy, może też wypalanie, ale to nie wiem, to jakiś ogień będzie, to kiedy będziemy mieli pas na narzędzia, to dłuto będzie miało swoje miejsce, a nóż będzie miał swoje miejsce. Czyli mamy 2 kieszonki na specjalnym pasie i teraz już nie będzie to wchodziło do offhandu, co oznacza, że zawsze będziesz mógł mieć, graczu, przy sobie zarówno dłuto, jak i nóż. Tu będą umieszczone. To powinno ułatwić grę, tak? Czyli wymyślam sobie też takie rzeczy, żeby z czasem po prostu pewne mechaniki ułatwiały graczowi życie, żeby nie musiał ciągle przeklikiwać. Na początku będzie musiał, no bo to jest początek gry, musi się nauczyć trochę lawirować, ale potem będzie mu coraz łatwiej, tak? Więc tak wymyślam, że to będzie specjalny pas na narzędzia potem. Zrobiony tam ze skór, jakieś tam nici czy czegoś tam. Dobra, słuchajcie, to tyle. Muszę kończyć z 2 powodów. Już godzinę trwa ten nagranie, a drugi powód za 15 minut mam live'a, więc tym bardziej muszę kończyć. Nie udało mi się pewnie wszystkiego powiedzieć, a może mi się udało jednak wszystko powiedzieć? No nie wszystko, na przykład nie powiedziałem jeszcze, że ataki wrogów niszczą zbroję i spodnie. To może zauważyliście, może nie, nie miałem chyba za bardzo na sobie ciuchów, ale ogólnie to już tak działa, że jak mnie zaatakuje ten dziad teraz za swoje 3 obrażenia, to wszystkie spodnie i wszystkie, nie wszystkie ciuchy, nie na każdym slocie, tylko spodnie i czapki i ciuchy na klacie. O właśnie, przeciwnicy będą niszczyć. Więc to jest też kolejna rzecz. Broń zasięgową wam powiedziałem, o amunicji wam powiedziałem, o shaderach troszkę tam rzuciłem. Jak ktoś z was umie pisać shadery i lubi to robić i może wesprzeć jakimiś pomysłami, to też może napisać o tym w ankiecie. Przy okazji, deszczyk. Czy ja mogę przywołać deszcz? To chyba będzie weather rain. Dobra, on tam sobie pada w tle. Możemy zakończyć tę walkę. O, to żebym zakończył. No i to jest też ładny shaderek, nie? Jeszcze ciemno się zrobiło, ale ogólnie deszcz pada. Będzie też oczywiście wpływał na ogień w przyszłości. Szybciej ogień będzie się też wykańczał. Więc mamy prosty shaderek, narysowane po prostu krople deszczu. O, nowy dzień, więc usunęło deszcz. Krople deszczu. Ja nie mogę robić tak rzadko. Słuchajcie do vlogów, bo ja nie mam czasu. Nie mam czasu powiedzieć wszystkiego, co bym chciał powiedzieć. Niestety, tak to działa. To jest moja konsola do wpisywania rzeczy. Zwykła grafika, którą bardzo prosto shader powiela, a w ogóle grafika, tekstura w Godocie jest tak znakomicie zrobiona, że od razu w tym... Powiedzmy, dowolna tekstura, gdybym jakoś tutaj znalazł, powiedzmy crafting panel, ona ma coś takiego jak expand mode, mogę dać... Expand czy stretch mode? Tile.
I to oznacza, że jak ją rozszerzę, to ona od razu się kafelkuje. I dzięki temu można w ten sposób przesuwać po prostu teksturę shaderem i ona symuluje jakby nieskończone przesuwanie się, jakby ona była nigdy nieskończona. Mega fajna rzecz, to jest tak zrobione w bardzo prosty sposób. Taka jeszcze ciekawostka. Statystyki widzieliście, strzałeczki to możecie powiedzieć co chcecie o strzałeczkach, o fabule też powiedziałem. Wszystkie jednak punkty z mojego tudusa na dzisiaj wykończyłem, więc dajcie znaka. Będę wam chciał jeszcze powiedzieć w przyszłości o tooltipie, bo mam zamiar tooltipy dodawać do wszystkich obiektów i efektów, żeby gracz wiedział co się dzieje, ale to w przyszłości, to już wiecie. Będą jeszcze jakieś bagna z zdobywaniem ziemi uprawnej i tak dalej, jakieś tam mokradła czy coś takiego. Coś będzie takiego jeszcze tutaj wymyślone, będę wam pokazywał jak to działa, więc tu jeszcze są systemy, które będę chciał zaprezentować bardziej lub mniej. Już jest też pomysł na warsztat, jak ma działać, zobaczymy jak to wszystko wpłynie, jakieś są już pierwsze koncepcje, jak to wszystko stierować, każde drzewko rozwoju, żeby po prostu, wiecie, było wszystko po kolei zrobione jak trzeba, żebym gracz wiedział i żeby też, żebym ja wiedział jak to widzę i co po kolei będzie wchodzić podczas eksploracji, co będziemy zdobywać, jak będziemy się rozwijać. Tak jak mówię, technologiczne rozwijanie się jest głównym elementem rozwijania się tej gry. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego bardzo długiego devloga jak zawsze i mam nadzieję, że jeszcze uda się w tym roku jakiś kolejny wrzucić. Tu co chwilę jakieś małe rzeczy dochodzą, więc z tego się nazbierało teraz. Mam nadzieję, że teraz już kurczę będę mógł zresetować umysł, wziąć pod uwagę znowu wasze propozycje. Przypominam jeszcze raz o ankiecie. Serdeczne dzięki. I do zobaczyska wkrótce. Cześć!